Kiedyś mówiono, wstyd do nich chodzić. Teraz czytamy coraz więcej wywiadów z gwiazdami, które są nimi zachwycone. Mowa oczywiście o lumpeksach. Co na temat odzieży używanej sądzą wrocławianie? Dla Campus TV Elisabetta Mele. Dlaczego lubisz chodzić do lumpeksów? Można znaleźć tutaj bardzo dobre ciuchy, dobrej jakości, no i przede wszystkim ze względu na ceny. Najbardziej lubię chodzić do lumpeksów dlatego, że jest tutaj mnóstwo perełek. Bo można kupić tanie rzeczy i nietuzinkowe. Jestem wybredny, to trzeba powiedzieć, i często właśnie w lumpeksach znajdę no, coś takiego ciekawego. Tu można znaleźć bardzo unikalne rzeczy, które nie są standardowe. Na co zwracasz największą uwagę wchodząc do lumpeksu? Na obsługę, na to, czy panie są przyjazne, na estetykę tych ubrań, czy one po prostu nie są w jednej gromadce, na podłodze, na wielkość. Na wygląd sklepu to jest po pierwsze, drugo na jakość oferowanego towaru i ekspozycji. Dla mnie bez znaczenia, aby były rzeczy fajne i nietuzinkowe. Żeby jakoś to przejrzyście było, można było się przecisnąć, żeby było widać towar, no to faktem jest, że na to zwracam uwagę, ale nie jest to jakieś decydujące oczywiście. Ile jest pan w stanie wydać najwięcej jednego dnia w lumpeksie? A to szczerze odpowiem, staram się nie przekraczać 20 zł. 50 zł maksymalnie. Tyle, ile nawet w drugim sklepie, aby tylko dana rzecz mi się spodobała. Nie określam górnej granicy, zawsze jednak kieruję się tym, co mi się podoba. Jaką największą perełkę udało ci się znaleźć w lumpeksie? Sukienki różne, przeróżne, spodnie z takimi dziurami, czarne, rurki piękne, tak. Tonego. Białe polo, nietuzinkowe. Cieszę się z każdej rzeczy, bo to jest tak, że wracam z tego lumpeksu i wiem, że po prostu upolowałam coś, czego nikt raczej w tym czasie nie ma. Na co zwracasz uwagę kupując ubranie? No przede wszystkim na jakość, czy nie ma żadnych pobrudzeń, dziur i tak dalej. Na krój, żeby był niespotykany. Czyli szukała pan prawdziwych perełek? Tylko. Oczywiście jakość tu jest bardzo ważna, ponieważ wchodząc do tego sklepu ja nie oczekuję, że kupię sobie standardowego t-shirta, który mogę kupić w każdym sklepie. Ważne, żeby mi się podobało, musi mi to wpaść w oko. Czasami patrzę, czy jest jakaś znana marka, czy może znana metka, ale raczej to nie jest jakby moje główne kryterium wyboru. No, zwracam uwagę na to, żeby ubranie miało sylwetkę, zdaje się, że A, czyli dla idealnych gości. No. Idealnej budowy, ponieważ taką budowę jeszcze prezentuje, no prawie, no powiedzmy AB, no AB.